Islamizm, inaczej polityczny islam, to bardzo szeroka ideologia polityczna, na którą składa się wiele kategorii. Mamy islamizm reformistyczny, islamizm rewolucyjny, pacyfistyczny, waleczny. Jest to pojęcie tak szerokie jak socjalizm, liberalizm czy chrześcijańska demokracja. Każdy z tak wielkich pojemnych terminów musi mieć i ma wiele odcieni i różne przejawy, jest różnie realizowany. Dlaczego w ogóle możliwy jest islamizm? On wynika ze specyfiki islamu jako religii. To znaczy islam. To religia państwa i prawa, jak mówił profesor Józef Bielawski. Czyli to nie jest jedynie religia obrządku, tego jak się modlimy, kiedy, co jemy, jak wyglądamy, w co się ubieramy, ale to także religia, która definiuje, jak funkcjonuje wspólnota. I co ważne historycznie, to to, że islamizm stał się ideologią tożsamości. Muzułmanów i Arabów, tożsamości, która odróżniała ich od kolonizatora historycznie, czyli w zasadzie od XVIII wieku. To Okazało się, że to jest to, co muzułmanie i Arabowie mają, co odróżnia ich od tych najeźdźców z północy, z Europy, a także w jakiejś formie kolonizowali Bliski Wschód również Amerykanie. Więc, na przykład, mamy takich islamistów historycznie jak Muhammad Abduch w XIX wieku w Egipcie który uważał, że nie ma absolutnie żadnej fundamentalnej sprzeczności między islamizmem jako projektem politycznym a systemami politycznymi w Europie. To znaczy, w islamie są takie pojęcia na przykład jak szura, czyli zgromadzenie, które można łatwo analogicznie porównać do parlamentów zachodnioeuropejskich czy w zachodnich systemach politycznych, a także prawo muzułmańskie. Zwane szariatem, chroni prawa i jednostki, i wspólnoty, podobnie jak systemy prawne zachodnioeuropejskie czy zachodnie w ogóle. Lecz co się stało? Wraz z procesem dekolonizacji w XX wieku, to, to był czas, kiedy na Bliskim Wschodzie i w ogóle do, pamiętamy wojny, w ogóle do systemu międzynarodowego weszło masę przemocy. To był, to był wiek przemocy i pewnego takiego gwałtu. Na ciałach i na, i na intelekcie. I ta dekolonizacja na przykład wojny, wojna w Algierii o niepodległość, ale także utworzenie państwa Izrael w 1948 roku i potem wojny arabsko-izraelskie plus jeszcze taka służalczość arabskich władz wobec państw zachodnich. Weźmy przykład Iranu przed 1979 rokiem, przed rewolucją, kiedy szach był pod pantoflem Stanów Zjednoczonych. To wszystkie elementy spowodowały, że w siłę zaczęły rosnąć skrajne nurty islamizmu stosujące przemoc. Dziś mamy dwa ważne nurty islamizmu, to znaczy dwa silne i takie widoczne nurty islamizmu. Jeden to projekt Bractwa Muzułmańskiego wywodzący się z Egiptu, a drugi to dżihadyzm. I teraz ten projekt bractwa muzułmańskiego. To jest projekt, który kiedyś był miał elementy przemocy, dziś jest mniej przemocowy, a nawet nieprzemocowy. Weźmy na przykład taką partię wywodzącą się z tego bractwa w Tunezji, nazywa się Annahda. Ta partia jest normalnym elementem systemu politycznego dziś w Tunezji. Ale w innych państwach partie wywodzące się z bractwa, na przykład w Egipcie, członkowie tych partii siedzą w więzieniach i są represjonowani. To powoduje radykalizację takich ludzi, zejście do podziemia i właśnie no metody myślenie o metodach mniej pokojowych. Zostawmy bratstvo muzułmańskie. Dżihadyzm to jest bardzo ważny nurt, najskrajniejszy nurt islamizmu. Jest to ideologia, która zakłada szerzenie islamu przy pomocy przemocy gwałtem. Dżihadyzm pozwala zabijać nie tylko niemuzułmanów, ale także muzułmanów. I to jest bardzo ważne, bo to odróżnia dżihadyzm od wszelkich innych nurtów islamizmu. A także, gdybyśmy popatrzyli na ostatnie 50 lat, z rąk dżihadystów zginęło wielokrotnie więcej muzułmanów niż niemuzułmanów. Trzeba o tym pamiętać, że to jest ruch, który jest niebezpieczny, szkodliwy, dramatycznie szkodliwy dla samych muzułmanów. Uważajmy więc jak używamy słowa islamizm, bo nie powinno ono mieć jedynie, jako taka tak szeroka kategoria, nie powinno mieć jedynie negatywnej konotacji. Gdy chcemy określić terroryzm, mówmy terroryzm. A gdy chcemy powiedzieć o bardzo negatywnym nurcie islamizmu, mówmy dżihadyzm, bo tak on się właśnie nazywa. Tylko z jakąś dbałością i poprawnie używając tych słów, nie będziemy szerzyć negatywnych Stereotypów o islamie, o religii jako takiej.